Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Ale KSW 74 Borys Dzikowski otworzył ją w sposób najlepszy, jaki się dało i trudno lepiej powiedzieć dzień dobry szerszej publiczności. Uśmiech na twarzy uzasadniony. Dzień dobry, witam serdecznie. Jestem. Wiesz, ile trwała ta walka dokładnie? Około 40 sekund z tego, co zdążyłem się dowiedzieć, więc jestem w niebo wzięty. Dokładnie 40 sekund i zastanawiam się, czy ten high kick, ten prawy high kick to było coś, co było przygotowane na Arkadiusza Mruka, czy to było takie wyczucie chwili, momentu, kiedy on opuścił lewą rękę? Powiem tak, generalnie, żeby przygotować się na Arkadiusza Mruka, to miałem za mało czasu, więc na rozgrzewce stwierdziliśmy, że nie będziemy nic pajacować, nic nie będziemy kombinować, tylko chcieliśmy go zastraszać. Wiedziałem, że Arkadiusz jest zawodnikiem wywodzącym się ze sportów stójkowych, więc domniemałem, że tam będzie chciał prowadzić swoją walkę. Dlatego chciałem go oszukiwać, kiwać, że niby będę wchodził po nogi, a jeżeli nadarzy się okazja, no to wystrzelić ręką lub nogą na głowę. Wystrzeliłem nogą, na szczęście doszła jego głowy i mamy to, co mamy. Była ta kiwka, o której mówiłeś, a jak patrzę w rekord, to się prezentuje chociaż walk mało imponującą. To jest drugie zwycięstwo przed czasem. No, naprawdę robi to wrażenie. Tak, druga walka zawodowa, druga wygrana przed czasem, ale chciałbym tutaj wspomnieć, że mam 21 walk amatorskich, jeżeli chodzi o MMA i 6, jeżeli chodzi o brazylijskie jiu-jitsu, więc można powiedzieć, że nie jestem z pierwszej lepszej łapanki. Wymarzony zawodowy debiut, znaczy w KSW. Powiedz, co dalej? Na ile walk masz podpisany kontrakt? Czy od tej walki, od wyniku tej walki zależała Twoja przyszłość w tej organizacji? Kontrakt na walkę miałem miałem kontrakt, więc wypełniłem ten kontrakt. Mam nadzieję, że wzorowo. Teraz czekam na odzew ze strony organizacji i jeżeli będzie mi dane, to w grudniu chciałbym zawalczyć. Na grudzień zgłaszam swoją gotowość i tak naprawdę wszystko zależy od organizatorów i od Artura ze ShockerMMA, który dał mi tą szansę i chciałbym mu bardzo podziękować z tego miejsca. Bardzo możliwy bonus za knockout wieczoru na dzień dobry w KSW w debiucie. O Jezu, fajnie by było, bo moja kobieta chce lecieć na wakacje, więc wtedy wybierzemy lepszą opcję, więc mam nadzieję, że chłopaki będą dawać fajne boje, ale nikt nie znokautuje i ten bonus będę mógł zgarnąć, więc świetnie. Efektowne zakończenie walki, ale wejście też muszę przyznać takie lekko zaskakujące. Skąd pomysł na to, żeby akurat przy takiej muzyce pojawić się dzisiaj w klatce? Jak wizualizowałem sobie debiut zawodowy, to duży nacisk kładłem na to, żeby znaleźć pioseneczkę, która będzie opisywać mnie, która będzie... Ta piosenka Ciebie opisuje. Tak, jestem silny jak lew, więc dlatego z taką piosenką są tam też słowa, że... Także wiecie o tym, że nie musicie martwić się. Te słowa są do moich bliskich, że jestem przygotowany na to, co się będzie działo w klatce. Więc tą piosenką tak naprawdę chcę uspokoić swoich bliskich, którzy dopingują mi na miejscu i przed odbiornikami. Wspomniałeś o tym, że ewentualny bonus bardzo był rozmaicił jakieś Twoje najbliższe plany, ale też trzeba przyznać, że już teraz urozmaiciłeś tym najbliższym przyjaciołom ten dzisiejszy wieczór, bo jak patrzyliśmy, widzieliśmy takie ujęcie z trybun, to szczęście było tak ogromne, że prawie od sufit tam skakali wszyscy. No więc mam nadzieję, że i bardzo mnie cieszy, że oni są szczęśliwi. Teraz będzie mi jeszcze milej, jak zgarnę ten bonus do knockout wieczoru. Pięknie. Wakacyjki, wracam do treningów i lecimy dalej. To gdzie te wakacje? Nie wiem, tak naprawdę to ja nie wybieram tego, bo na te wakacje to w sumie nie chciałbym lecieć, ale jak już kobieta chce, więc jestem po walce, więc jak najbardziej w poniedziałek mogę lecieć, tydzień odpoczywam i wracam na treningi, bo w sumie jak mam marnować czas na wakacje, a nie trenować, to trochę mi głupio. Wiem, że to, co teraz powiedziałem, na pewno jej się nie spodoba. Oczywiście, że chcę lecieć na te wakacje, ale mam nadzieję, że będzie to jutro lub w poniedziałek, żebym nie musiał rezygnować z treningów. Rozmawiałem z wieloma trenerami zawodników, którzy debiutowali na KSW i wielu z nich mówiło, że debiut na KSW potrafi spalić mentalnie zawodnika. No, w klatce pokazałeś, że Ciebie nie spalił, a jakie uczucia towarzyszyły temu debiutowi? No bo to jest w Polsce największa scena, jeśli chodzi o sportowe MMA. Nie, no to w momencie telefonu nie uwierzyłem. W ogóle myślałem, że żartów sobie jaja ze mnie robi, ale z drugiej strony brzmiał tak wiarygodnie, że mówię, no nie no, chyba z takim telefonem by sobie żartów nie robił. Więc jeżeli to było już tylko sfinalizowane, to czułem generalnie mega podniecenie, mega podekscytowanie, no bo umówmy się, który zawodnik w Polsce czy na świecie nie chciałby się bić w drugiej walce zawodowej dla KSW i to nie jest żadne podlizywanie się czy tam lizanie się po dupach, tylko naprawdę no jest to największa organizacja w Europie i cieszę się, że moje początkowe kroki mogę stawiać właśnie dla takich organizacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Konufry, trzymaj się, niedługo będziesz z nami. To może ja zacznę tak od tego, co tutaj przed momentem sobie rozmawialiśmy, zanim jeszcze zaczęliśmy to nagranie. Tak wszyscy pytają, zmęczony? Mówię, że jednak zmęczony po tej walce. Zmęczony. Dzień dobry wszystkim. Właśnie, czyli co, bo najdłuższa walka jak do tej pory w ogóle, która cię przytrafiła w czasie tej twojej przygody ze sportem, no i to trzeba przyznać, zrobiło wrażenie, tak? Znaczy, że na mnie zrobił... Tak, ta walka. Mhm. Znaczy, wiesz co, nie zrobił na mnie wrażenia, bo ja ćwiczę i po 2 godziny na treningu, więc jestem przystosowany do długiego wysiłku, ale racja, to najdłuższa moja walka w życiu, bo poprzednio walczyłem w kickboxingu w 2-minutowych rundach i w trójkach. W tym pojedynku, mimo że pod koniec, już czekając na werdykt, wydawało się, że rywal ma ogromną nadzieję na to, że to jednak jego ręka powędruje w górę, trzeba sobie powiedzieć, że jednak no, twoja przewaga była widoczna. Jak tak mówisz, to się cieszę. Ja w walce nie czułem się dobrze dzisiaj, to jest kwestia tam na przyszłość do przeanalizowania ze sztabem. No ale na pewno to ja go posłałem na deski i wydaje mi się, że te mocniejsze ciosy należały do mnie. Rywal też widać, że dobrze się czuje w klatce, w ringach, bo dobrze się tam po prostu bawił ze mną. Ja zresztą też się fajnie bawiłem. Było naprawdę fajnie, no. Powiedz tylko jeszcze, w takim razie pozwolę sobie na jedno pytanie, skoro tu już wszyscy się rwą, żeby cię popytywać o różne rzeczy. Mówisz o tym, że rywal dobrze się bawił w klatce, widziałeś, że ma tam jakieś doświadczenie i ma czym ewentualnie zagrozić. Zaskoczył cię tą swoją postawą? Właśnie w poprzednim wywiadzie mówiłem, że mnie nie zaskoczył, bo wiedziałem, jakie ma mocne strony. Bardziej zdziwiłem się, że mimo, że wiedziałem, co będzie robił, to odnotowywał w tych aspektach sukcesy, bo wiedziałem, że bije długie prawe kolano, że gdzieś tam uderza kwista lewą ręką i łokcia, a jednak parę razy gdzieś tam mi zagroził tymi akcjami. Było widać, że już na początku drugiej rundy zaczął ciężko oddychać. Czy zauważyłeś to, że on już zaczyna siadać kondycyjnie? Czy jak to wyglądało z twojej perspektywy? On po trafionych przeze mnie ciosach, przepraszam, cały czas pokazywał, że nie robią na nim wrażenia, więc nie brałem tego do siebie, a po jednym z tych ciosów to był prawy frontal, prawy tip, gdzieś w okolice przepony. Miałem wrażenie, że tak od niechcenia pokazał, że go nie boli i wydaje mi się, że to był taki moment przełomowy, ale to chyba była 3. runda, ale nie jestem pewien, nie pamiętam. Zebranie doświadczenia tak poza wszystkim innym chyba dzisiaj też takie no dość korzystne w sobie, ten cały dystans, dłuższa walka to też jest taka dobra nauczka na początku tej przygody z MMA. No oczywiście, pewnie, że tak, to jest świetna sprawa, a nie tylko minuta 45, więc dobrze być też w tych rundach, w tych przerwach między rundami. Cieszę się, że też może nie dużo, ale jednak były jakieś tam akcje graplerskie, nawet udało mi się raz tam w kontrę w pierwsze tempo obalić, chyba z pasa, gdzie tak naprawdę najwięcej na co dzień trenuję tego, żeby nadganiać te braki. Ta akcja, o której mówisz, to sprowadzenie tak po próbie backfistu ze strony rywala, to nie było spowodowane tym, że gdzieś poczułeś ten cios, jak się domyślam. Nie, ogólnie kilka razy mnie trafił, ale żaden z tych ciosów nie zrobił na mnie takiego wrażenia jak, no nie wiem, w stylu, że powiedzmy miałem mroczki przed oczami, kręciło mi się w głowie. Parę razy mnie trafił, po prostu poczułem cegiełkę gdzieś tam w okolicy głowy i było okej, nie? Po prostu to była taka akcja, właśnie tak jak mówisz, gdzieś jak się obrócił, po prostu chyba zapiąłem klamrę i z tego poszło. Tak było. O, tak było. Od razu po końcowym gongu poklepaliście się po ramionach. Te 15 minut w klatce wspólnie spędzone tworzy pewną więź i zbliża i zawsze sobie fajnie od razu tak pogratulować twardego boju. Wiesz co, no sądzę, że coś w tym może być. Ja zawsze uważam, że walka to jest tak naprawdę takie metafizyczne przeżycie i ogólnie walczenie, trenowanie i ten sposób rywalizacji jest taki, że wydaje mi się, że na co dzień żadna osoba, która nie walczy, nie trenuje, po prostu nie jest w stanie przeżyć takich emocji. To jest inne szczęście niż powiedzmy związane z jakimiś, nie wiem, egzaminami zdanymi czy innymi fajnymi rzeczami w życiu. To jest jednak bezpośrednia walka między przeciwnikiem i rzeczywiście to w pewnym sensie tworzy taką więź. Dobrze zauważyłeś. Tylko jeszcze na koniec, gdybyś teraz mógł sobie zadecydować, kiedy chciałbyś wrócić, czy to jeszcze w tym roku jakaś walka? No jeszcze 2 gale z tego co wiemy, 3 gale nawet się odbędą jeszcze w tym roku. Wiesz co, no... Ja uważam, że nie powinno się za często walczyć, przynajmniej w moim przypadku, gdzie trzeba robić tą wagę i to jest tak naprawdę najmniej zdrowy proces całego trenowania. Tak wstępnie planowaliśmy, żeby do końca roku w pewnym sensie wypuścić te treningi, oczywiście ćwiczyć cały czas, nie że się obijać, ale z cyklem przygotowawczym wrócić dopiero od stycznia, bo tak naprawdę przygotowania do poprzedniej walki, potem miałem przygotowania do poprzedniej walki na KSW, która była w kwietniu, moje roztrenowanie trwało z miesiąc i potrafiłem robić 12 treningów te roztrenowanie, więc go tak naprawdę nie było i chyba tego mi zabrakło tak naprawdę, troszkę takiego spokoju, trenowania na spokojnie, a nie cały czas w spinie, no bo też jestem człowiekiem, nie? to dobrze, skoro jesteś człowiekiem, to sobie, tak, to sobie tak po ludzku to wszystko poukłada i... Chcesz ogólnie inne rzeczy robić niż trenować, uwielbiam co robię, ale są inne fajne opcje. Co masz do nadrobienia, nie wiem, z filmów, seriali, z gier w takim razie na luz, żeby sobie rzucić? Wiesz co, może nie z tego. Tak jak wspomniałem, tego spokoju trochę, nie? Bo jeżeli ja cały czas trenuję, tak naprawdę od rana do wieczora robię wszystko związane z treningiem, no właśnie, takie bieszczady, też jadę teraz na wakacje od razu w poniedziałek i chyba takich rzeczy mi brakuje na co dzień najbardziej, jak taki po prostu luźny okres, bez żadnych spin i tej myśli nad głową, że muszę mieć koniecznie życiówkę na następną walkę, tym bardziej, że prawda jest taka, że częściej niż 2 razy formy życiowej w roku nie zrobisz. Co, do zobaczenia w przyszłym roku w takim razie. No najprawdopodobniej tak to wyjdzie, no. Dziękujemy i gratulujemy. W kapitalnym debiucie w KSW. Wydaje mi się, że plan zrealizowany w 100%, bo zaprosiłaś ją, jak to się mówi, do siebie, do domu, do tego parteru, w którym jesteś naprawdę mocna. Am KSW zadebiutowałam Gamugi Widao, da jest go taki patyże bija. I ma się gina geć kubaro parter się sakshi taki patyże bija. Matgodnia troszkę nie da parter się kubi. Ara marslat gom się łapie w dyczku smagram, misec awi da chubi da. I się wkład gami marslada parter się i się parter się mówię. Chciałam się bić cały czas w stójce, bo czułam siłę jakby Anity. No i miałam szczęście, że udało mi się to skończyć w parterze, tak uważam. Oglądaliśmy tę walkę z bardzo bliskiej odległości, spod klatki i chciałem zapytać o to, co było po walce, bo była wielka radość, było wzruszenie, pokazałaś, jak wiele ta wygrana znaczy dla Ciebie. Mogę bardzo ambitniejszy niż nas, raz niż nas. Hej, i zamber sam rames niż nauda, i mi tomro debiuty, oda, i mi tomro pierwszy numer tan. Wichube. Ola zedzlieri gogoi koam. Ona się da radkmaunda gami harda. To za niestety mogę bać o czym. Pierwszy numer są mogę. Ano, esegiszeń zlieri hard. Pierwszy numer kogo? Ta wygrana znaczyła dla mnie tak dużo, ponieważ no to był mój debiut w KSW, no i też walczyłam z numerem 1 i dlatego to zwycięstwo tak dobrze smakowało. W pierwszej rundzie próbowała się poddania, czego zabrakło, żeby no, zakończyć ten pojedynek w pierwszej rundzie, bo też była w opałach Anita Bekus. Pierwszą cicho dam to ryba z parter się jedzę bdida, rada kakultaro, werdam torem ika, rada... I velodebudi, ertchet Tomas velodebudi Anita zgan, i mi tomro parter się zlierat iko. Anu wigzeni zala da velodebudi ert patarachet Tomas ro heliam evo an gadawat reale. No, szukałem jakiegoś jednego błędu Anity, żeby podniosła rękę albo żeby mogła ją obrócić, bo czuła mi po prostu siłę. I to też jakby nie zagrało, że po prostu czuła przewagę fizyczną. Ale już w pierwszej akcji wydaje mi się, że Anita Bekus odczuła twój cios. Czy ty też to zauważyłaś, bo ruszyłaś po tym ciosie właśnie? W pierwszej akcji, tak? Tak, w pierwszej akcji się rodała, cały do roigzeni. Roetki na esach, merero, gakawi kombinacja. A momencie wigzeniro, martla unda meczkupa dgomsi, mi tomro wdziobnidi dgomsi. Magram jest cały da gałak zalegre. Po tym czasie poczułam, że muszę się bić w stójce, bo wiem, że jest od tam lepsza. I tam jest jakby droga do zwycięstwa. A co powiesz o samej akcji kończącej? Bo tak, to było przede wszystkim bardzo efektowne, ale i przerażające. Rozmawiałem tutaj z trenerem Anity Bekus, no i wydaje się, że ta ręka jest po prostu pogruchotana. Raz pikropam titon dam tory bazem, to za an lamazi gomara zariam brutaluritz da amis Anita strona szera parka dam odkoro jest heli albo motechilia. Ma sam sucharo ikneva tu martla motechilia, imitom ro dastirde dro ro aidrinos zalebi da i się kagdelo swardishe magram chemtus iko es kargi da chemtus iko es კარგი დებიუტი და ყველამ დაინახა რომ მე ძლიერი ვარ და ბევრი შემიძლია. Mam nadzieję, że to nie jest złamane ani żeby nie miała długiej przerwy od sportu, ale dla mnie taki debiut był bardzo potrzebny, żebym pokazała wszystkim, że no jestem mocna. Kiedy raca mi nawykła, ano შეიძლება ეხლა ბევრი ხალხი მიყურებს და სუსტი ვარ, სხეული სუსტი ვარ, კუნთები არ მაქვს, მაგრამ ბევრი რამე შემიძლია და კიდე ბევრ რამეს ნახავთ ჩემგან. Ludzie, którzy mnie teraz widzą, mogą pomyśleć, że jestem słaba fizycznie, bo nie mam mięśni czy coś, ale naprawdę mam dużo rzeczy, którymi mogę wszystkich zaszokować. No to czekamy, bo debiut był naprawdę okazały i liczymy na więcej po prostu. Było debiuty, to debiuty za Magariko, tak mi dosięgam mety. Didi Madluba. Thank you very much. Dziękuję. Emil Mek, after his fight on KSW 74, congratulations of course on winning. So now, when we are after the fight, can you tell us what was the plan for this fight? The only plan was to stay smart and don't get into Viking mode and don't go berserk. That was the only game plan. Be super smart. Okay, and how do you rate your opponent? Kacper was tough. He was tougher than I thought. In KSW there's no tough all of them are tough opponents. I didn't get signed with the KSW to fight easy fights. All of the guys here are tough. Kacper is one of them and he has a great future in the KSW. And yeah, I'm just happy to get the performance. Your eye is a proof that was a tough fight. Yeah. I thought he cut me open. Like I had I was supposed to fight him 7 weeks ago, and I had another cut here on this side. Now I thought I had like a huge gash here. And the other injuries? For me? Yeah. Nah, golden. Okay. Golden, baby. Which moment of this fight was most difficult for you? Sorry? Which moment of this fight was most difficult for you? This middle kicks, probably. Maybe. Nah, they were good. Like he had good kicks, he had good everything. He was very good at, you know, he's good at everything. Everything was hard, but we were smarter, we were better. I mean, like he's just tough, man. It's, yeah. You show us a top class, I think. Thank you, man. I am immensely proud of our performance. Very happy with it, and I couldn't have done it without my team. We really improved, and I feel resurrected. I feel like this is a new beginning. 6 years ago, when we got signed with the UFC, I was young. I didn't have much experience. Now we really put it all together, strategize, nutrition, strength. I'm better than I've ever been before. Do you think that this experience give you a win today? A win? Win today. Like, yeah, for sure, yeah. If it weren't for that, I would not win, for sure, no. Yeah. I think it was a dream debut in the organization. And who's next for you? I don't know, I have to go home and check the brackets, but I'm happy to be here. KSW is my new home. I'm here to stay, and I really want to achieve that belt. How do you rate this organization? It's the best. Okay. Short before the interview, we heard that you are looking for Polish kitchen pierogi. Yeah, we did pierogies, man. I never had it. I'm here in Poland, and I've been eating pierogies. Is your first time in Poland? No, I've been there before, but I never. Yeah, I was in some shitty cities, but this one is good. Werelleson Martins po zwycięstwie z Pawłem Polityłą. No powiem tak, to była niesamowita bitwa i myślę, kandydat do walki wieczoru. Z pewnością ten pojedynek zachwycił wszystkich. Uma luta realmente incrível e ele acho que ele vai ser a luta do evento. Cara, eu vou ficar muito feliz se essa for a luta da noite, porque eu creio que eu e o Paweł demos o nosso melhor ali em cima i, cara, a gente merece muito ter essa luta da noite. Gdyby tak się faktycznie stało, gdybyśmy uzyskali ten bonus za najlepszą walkę wieczoru, to byłbym bardzo, bardzo szczęśliwy, bo naprawdę uważam, że zarówno ja, jak i Paweł Polityło daliśmy z siebie absolutnie wszystko. A czy przed werdyktem serce biło mocniej? No bo wydaje mi się, że tu decydująca w ocenie była pierwsza runda, druga i trzecia były klarowne. Você teve algum tipo de... Você estava com certeza que você ia ganhar antes de anunciar o resultado da luta, a decisão dos juízes? Ou você estava com dúvidas? Não, estava muito confiante que eu ia ganhar. Eu creio que eu dominei todos os rounds. Embora ele ter começado bem o segundo, eu creio que eu dominei o restante, tipo, mais do primeiro, mais do meio, da metade do segundo. Ja byłem bardzo konfiant, że będę salut. Tak naprawdę od samego nie miałem takiego momentu zwątpienia, byłem pewny swojej wygranej. Być może Paweł Polityło troszeczkę mnie przycisnął na początku drugiej rundy, ale poza tym no to ja jakby narzuciłem mu swoją grę i byłem pewny, że sędziowie też będą patrzeć na to w taki sposób. Czego zabrakło, żeby zakończyć ten pojedynek w drugiej rundzie? Zaszedłeś za plecy, zapiąłeś trójkąt na jego brzuchu, to myślę odbierało mu tlen i próbowałeś tego poddania za pleców, ale nieskutecznie. Czego zabrakło? Na sekunda onde você conseguir vencer as costas dele e você aplica um triângulo no estômago dele, o que é faltou nesse momento para você finalizar ele? Eu acho que, na minha opinião, eu quis mais cansar ele ali naquele momento, entendeu? Uhum. Eu vi que ele estava muito ofegante, tentando me derrubar. Uhum. E, eu sou um cara muito detalhista, que gosta de jogar em cima do erro das pessoas. Então, eu treinei muito para essa luta e queria mesmo impor-se o que eu treinei. Então, eu resolvi cansar ele primeiro ali, prendendo na barriga i dominar ele o restante do round. Tak naprawdę w tym momencie moim celem nie było skończenie przeciwnika, tylko zmęczenie go. Dlatego, że jestem bardzo mam bardzo szczegółowe podejście do walki, bardzo mocno przeanalizowałem styl mojego przeciwnika i taki był plan w tym konkretnym momencie, żeby, ponieważ atakował mnie wcześniej dosyć agresywnie, więc mój plan był taki, żeby zajść mu za plecy, zmęczyć go i to się udało. No właśnie, jeśli już o planie mowa, to czy trzecia runda właśnie też tak miała wyglądać po tej drugiej rundzie, kiedy już tam pokazałeś tą swoją moc, swoją siłę, czy w trzeciej rundzie troszeczkę chciałeś w inny sposób tę walkę poprowadzić? A terceira round rolou como você planejava também, porque na primeira, segunda round você mostrou a sua técnica, né, a sua força, e talvez na terceira round você queria mostrar alguma coisa diferente, como é que é? Tipo, no primeiro round eu quis mostrar o meu jogo em pé. Uhum. No segundo round eu consegui me impor um pouco no meu jogo embaixo. Uhum. Então no terceiro round eu quis ser um pouco mais agressivo, meter um pouco mais mão dura nele e arrancar muito mais sangue dele do que o esperado. Então foi isso que eu consegui, eu creio que eu fiz isso. Consegui um bom resultado i conseguiłem to sangue dele também. Plan był taki, że w pierwszej rundzie chciałem pokazać jak dobrze radzę sobie w stójce. Druga runda potoczyła się w taki sposób, że miałem okazję do tego, żeby pokazać swoje umiejętności parterowe, więc w trzeciej rundzie plan był taki, żeby zaatakować go potężnymi ciosami, no i ewentualnie zareagować na to, co się będzie dalej działo i uważam, że ten plan się udało wykonać. Mówiłeś, że dobrze miałeś rozpracowanego rywala, dobrze go przeanalizować, a czy mimo to zaskoczył Cię czymś w klatce przez te 15 minut? Você disse que você tinha analisado seu adversário bem, mas talvez teve uma coisa que te surpreendeu dentro do octagon? Sim, com certeza. O que me surpreendeu foi que ele veio para trocação comigo. Eu não achei que ele ia fazer isso. Eu realmente achei que ele ia passar 3 rounds tentando me derrubar. Uhum. Entendeu? Aí, tipo, eu tava muito treinado pra isso, até porque ele conseguiu me derrubar no final do terceiro round ali pelo erro, um erro mínimo meu, entendeu? Então eu consegui me impor meu jogo. Zaskoczyło mnie to, że Paweł Polityło wchodził ze mną w wymianę. Zupełnie się tego nie spodziewałem. Tak naprawdę oczekiwałem od niego tego, że będzie próbował mnie obalać i przede wszystkim pod tym kątem się przygotowałem. No ale walka ostatecznie potoczyła się troszeczkę inaczej. Czy jesteś zadowolony z tych 2 pojedynków na KSW, bo myślę, że kibice na pewno są zadowoleni, bo to jest twój drugi pojedynek i drugi jest naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawy. Ele tem certeza que a torcida gostou bastante as suas primeiras lutas com KSW, mas você está feliz com o que você mostrou nessas 2 lutas? Sim, eu estou muito feliz mesmo, porque, cara, eu aceitei uma luta em cima da hora, minha primeira luta, né? Em 10 dias. Uhum. Essa eu tive um camp de 2 meses, apesar de ter mudado meu adversário. Uhum. E apesar do Paweł também ter aceitado essa luta com 15 dias, 20 dias por aí. E também ele estourou o peso e tal, teve essa burocracia toda. Mas, cara, eu tô muito feliz de ter feito essa grande luta com ele. Ele é um cara muito duro, eu vou respeitar ele pelo resto da minha vida. E eu admiro muito ele como atleta. Tak jakoś się to wszystko potoczyło, że o pierwszej walce dowiedziałem się tak naprawdę na 10 dni przed tym, jak ona się wydarzyła. Tutaj miałem 2 miesiące, no ale w międzyczasie zmienił się przeciwnik, więc cieszę się, że ostatecznie w ogóle doszło do tej walki. Cieszę się, że ona tak się potoczyła. Muszę przyznać, że Paweł Polityło jest naprawdę bardzo, bardzo twardym zawodnikiem i będę go szanował jako człowieka, jako zawodnika do końca życia. To kiedy teraz ewentualnie chciałby wrócić tutaj i po raz trzeci nam pokazać? Quando você vai querer voltar para lutar de novo? Quando o Martin, a KSW me botar de novo para lutar, eu vou estar pronto. Se quiser com os meses que vem, eu estou pronto também. E quero curtir um pouco dessa vitória, né? Que é a minha primeira vitória na minha nova casa. E cara, eu fico muito feliz de estar na Polônia. Admiro muitos atletas daqui. i ja realmente eu me sinto em casa. I love you. Bola. Właściwie jest to pytanie do federacji, kiedy tylko federacja da mi kolejną okazję, to ja już będę gotowy. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, że tutaj jestem. Jestem naprawdę bardzo wdzięczny za okazję, którą otrzymałem. No i mam nadzieję, że wykorzystałem ją w jak największym stopniu. A ile dajesz sobie czasu, żeby odpocząć tak porządnie, totalnie bez treningu, żeby wrócić na salę? Ile to mniej więcej czasu sobie dajesz, żeby się to wszystko pogoiło i żeby odpocząć sobie? Quanto tempo você vai passar para dar uma descansada, para recuperar pouquinho antes de voltar para os treinos? Cara, eu não pretendo descansar não, porque meu irmão já vai lutar daqui a 15 dias e eu já vou entrar no camp dele, entendeu? Eu vou finalizar o camp dele, na verdade. Então, segunda-feira eu já vou estar treinando de novo, vou estar fazendo sparring com ele, vou estar pronto para qualquer situação. I vou ajudar ele agora, né? Que ele vai disputar o cinturão do Elite. I espero conseguir mais uma vitória agora com ele. E espero futuramente que ele venha para KSW também, marche, dê uma oportunidade pro meu irmão que ele tá pronto. Tak się składa, że mój brat jest tutaj ze mną i za 2 tygodnie będzie walczył w Elite MMA. Także tak naprawdę od poniedziałku wracam do przygotowań, żeby tym razem pomóc mu. Tym razem to ja go wesprę, bo był teraz w moim kornerze. Ale jeszcze raz tutaj Werelleson się zwraca do władz federacji, że dajcie mi kolejną okazję, a ja ją wykorzystam. Kacper Koziorzębski niestety był przegranym pojedynku na gali KSW 74. No niestety co poszło nie tak? Co poszło nie tak? Dałem się złapać. No. Inaczej. Była walka idealnie tak, jak ją zaplanowaliśmy. Unikałem jego szarż, robiłem wszystko to, co trenowaliśmy, pod klatką było wszystko to, co trenowaliśmy. Czułem się pewnie i czułem naprawdę, widziałem to po nim, że jest 2 zrywy ma w sobie jeszcze i będzie po nim po prostu. Już odczuwał trudy, odczuwał te ciosy na dół. Złapał mnie jednym ciosem, po którym nic przestałem widzieć. Całe oko mi się po prostu na moment wyłączyło i w tym momencie poszedł jeszcze tą szarżą, wykorzystał czapki z głów. Wiadomo, to jest sport, ułamki sekund decydują i to był akurat ten moment, w którym mnie złapał. No, ja się czułem bardzo pewnie w tej walce, czułem się świetnie, czułem się świeżo. W ogóle nie byłem zmęczony w tej drugiej rundzie. No i mówię, tym jednym ciosem zamknął mi wizję na chwilę i nie byłem w stanie wrócić już do tej walki. W pewnym momencie strasznie dużo krwi polało się na macie. Tak. Czy pamiętasz, w którym momencie nastąpiło to rozcięcie? Wydaje mi się, że kolano trafił w klinczu na czubek głowy. No i tyle. Chyba to było kolano. Musiałbym obejrzeć, nie wiem, tyle tych ciosów tam poszło, że ciężko mi znaleźć właściwy cios, ale wydaje mi się, że po kolanie było to rozcięcie. Miałam takie wrażenie w trakcie walki, że polowałeś strasznie na jego wątrobę. Czy miałam dobre wrażenie? Bardzo dobre wrażenie i widziałem, że tą wątrobę już odczuwał. I mówię, moim zdaniem, wiadomo, to jest walka, nie wiem jak on to odczuwał, może było inaczej, ale ja widziałem po jego oczach, zwłaszcza po paru kontrach, bo raz szedł podbródek, raz weszło kolano chyba właśnie na okolice wątroby. Czułem, że jest już na widelcu, ale niestety, jednak nie będę oszukiwał, jednak czułem tutaj różnicę warunków fizycznych, nie? Nie oszukujmy się, to była walka zawodnika 7-7 z gościem z pogranicza 8-4, nie? Tak, ale widać było. Ale ja wiem, że było widać, ale co zrobię? Ale czy ty czułeś też przewagę siłową? No właśnie. W pierwszej rundzie było trochę klinczów, w drugiej nie pamiętam, chyba dopiero jak już mnie obalił. Nie odczuwałem aż tak. Ja robię naprawdę z silnymi turami, ja z Damianem Janikowskim przesparowałem fajnie okres i nie czułem, żeby był jakoś dużo silniejszy ode mnie. Zresztą to było widać, wstałem z parteru, pod klatką broniłem się dobrze, nie zrobił mi żadnej krzywdy, jak chciałem to rozerwałem. Nic, będzie to... trzeba to przetrawić i tyle. Na pewno się nie załamie tą porażką i fajne dla mnie jest to, że wiem, że mogę rywalizować z gościem, który wyłatał się w UFC, nie? Miał 4 walki z bardzo mocnymi typami, poszedł z nimi na decyzję i nie odstawałem, a nawet nie wiem, muszę obejrzeć, żeby teraz nie było, że jakoś się faworyzuje, ale wydawało mi się, że prowadziłem na punkty tą walkę. Ale też Emil Mek w wywiadzie dla nas, bo już udzielał wcześniej wywiadu, też bardzo Cię docenił i powiedział, że byłeś bardzo wyrównanym przeciwnikiem dla niego. No, rozmawianie o przyszłości po porażkach nie jest łatwe, ale na ten moment czy Ty odczuwasz jakieś większe fizyczne kontuzje lub bóle? No nie wiem, no jestem trochę pobijany, to czy coś poważniejszego jest, no to jeszcze wyjdzie. Mam nadzieję, że nie. A jeśli nie, to czy chciałbyś zawalczyć jeszcze w tym roku? Tak, no ja mówiłem, że bym chciał bardzo zrobić trzy walki na rok. To jest tak, no mówię, no ja jestem aktywny, zawodnikiem nie zbijam dużo wagi, w przeciwieństwie do niektórych, więc nie obciąża mnie to jakoś mocno. Więc no zobaczymy, mam nadzieję, że federacja da mi jeszcze szansę w tym roku zawalczyć, jak nie, no to się przygotuję na następny. Była okazja zamienić z rywalem gdzieś tu słówko na backstage'u po pojedynku na spokojnie? No przebiliśmy sobie piątki i powiedział, że jestem tough motherfucker, ja powiedziałem o YouTube. No i tyle, no. Ale nie ustawiliście się na rewanż czy coś? Czy były już jakieś tam rozmowy wstępne? Czy wiesz, no na rewanż ja muszę zasłużyć, no. Tutaj wiesz, no czapki z głów wygrał ze mną, jakbym, wiesz, to była split decision, to bym mógł się tam, wiesz, nie wiem, na jakiś rewanż umawiać. To, że była walka nawet po mojej stronie, no ale wygrał zdecydowanie, bo przez TKO i nie mam, wiesz, ja muszę wrócić na tory, muszę mieć jedno, dwa zwycięstwa i to dopiero później jakieś rewanże mogę mieć w głowie. Nie? Więc my Ci bardzo dziękujemy, cieszymy się, że motywacja nie spadła, że wyszedłeś do nas do wywiadu, no i teraz możesz podziękować swoim kibicom lub pozdrowić kogoś, jeśli masz ochotę. No, dziękuję, dziękuję wszystkim moim kibicom, którzy przyjechali do Ostrowa, daleko z Wrocławia nie ma, wszystkim moim sponsorom, no i moim bliskim zdecydowanie, bo mam teraz ciężki czas trochę w rodzinie, nie będę tego rozwijał, ale no tyle, no. Cieszę się, że byli ze mną i cieszę się, że mogą się pokazać. Mam nadzieję, że walka się podobała, no nie poszła po mojej myśli, ale na pewno jeszcze wrócę. Dziękujemy. Emil szukał dobrej miejscówki, bo szuka dobrych polskich pierogów. Może mu coś podpowiedzieć generalnie, albo go zaprosić. No, że w Wrocławiu jest parę miejscówek, więc jak się odezwie, to go wezmę. Okay. Podamy mu kontakt do Ciebie. Romanowski po efektownym zwycięstwie na gali KSW 74, no nie dało się lepiej przywitać się z dywizją średnią, Tomi. No dziękuję bardzo, naprawdę, o ciężki mam, bo rodzinka do mnie dzwoni, płacze. Dobra, no co, fajnie, cieszę się bardzo, ze szczęścia, wiesz, bo rodzinka na poligonie, nie może być ze mną mój brat, najkochańszy przyjaciele, ale udało się, idę dalej. Mówiłem, numer jeden zawsze, pamiętajcie. Idę po wszystkich. Ale oni mają się z czego cieszyć, a Ty zrobiłeś znów to, co wydaje mi się robić najlepiej, czyli wchodzisz w pół dystans. Ciężko wierzyć, że to mi płacze. No miażdżę, no wiem, jestem pewny swego. Ciężko na to pracuję, naprawdę. Co mam więcej powiedzieć? Cieszę się z tego powodu. Bardzo mi przykro, że... Przykro, może nie przykro, ale szkoda, że Roberto odszedł. Takim moim marzeniem było zawsze celem, żeby się z nim zmierzyć. Ale jestem po nim, zastąpiłem go. Wydaje mi się, że bardzo dobrze go zastąpiam. Zamieniliśmy swoje lewe ręce. Życzę mu powodzenia. Mam nadzieję, że kiedyś może jeszcze nasze drogi się spotkają, ale teraz ja tu rządzę w tych kategoriach. Może w jednej, w drugiej jeszcze nie udowodniłem, ale może przyjdzie czas, że dwie kategorie rozłożę na opadki. A czy w którymś momencie tej pierwszej rundy pojawiło się jakieś zaniepokojenie, może jakaś frustracja, bo trochę kopnięć wydaje mi się. Nie, no mówię, nawet nie kuleję, też trenerzy do mnie mówili, czy noga boli, bardziej rękę czuję, bo tam widzę, że jest spuchnięty ten paluszek. No co, no jest okej, dobrze się czuję. Noga nie boli, w ogóle mnie nie bolała noga, ciosów też nie czułem, myślałem, że na początku walczyłem bardziej tak, żeby wyczuć tą siłę ciosu, czy mogę bliżej podejść, czy mogę zaryzykować, zbić cios ręką, czy wszystko muszę robić po rotacjach. Wiadomo, że w tej kategorii większej te rotacje trzeba wyczekiwać, bo jak chodzisz i nawet się nadziejesz na cios, tak jak gdzieś tam Chińczyk się ostatnio nadział, jak robił ten zwód i tylko, że wiadomo, mniejsza kategoria była, to można było przyjąć, więc starałem się jakby obczaić tą siłę ciosu, nie robiła na mnie wrażenia. No i zacząłem sukcesywnie, powoli sobie skracać ten dystans jak zawsze i no i udało się, trener, udało się, nie udało się, ciężko na to pracuję, ciężko na to zapieprzam, naprawdę, zobaczcie, miałem tylko 2 tygodnie przygotowań tak naprawdę, a pokazałem klasę, no, jestem zawodnikiem, jestem ninją i tyle. Efektowny występ i też efektowny potem występ już po samej walce, słowa, że chcesz pas, że wreszcie na to zasłużyłeś, czekasz na to wydarzenie również. No, pokonałem gościa z rankingu, tak, Roberto odszedł. Scott ma jakąś tam kontuzję, no chyba nie będą czekali, no przecież kurde, ile mam jeszcze pokazać, nie? Jestem tutaj, póki jestem zdrowy, dajcie mi tą walkę o pas, chcę walczyć 5 rund, chcę się sprawdzić na dystansie 5 rund, pokazać charakter, pokazać krwawą wojnę, niech daje mi gościa też, kto się będzie chciał tuc i damy w końcu te show, co widzieliście, jak kibice reagowali na to, więc bardzo się cieszę, bardzo im dziękuję, że mnie docenili, to naprawdę było bardzo, bardzo przyjemne, nie? No właśnie, sam nawet wywołałeś kibiców do głosu, że tak powiem. Wydaje mi się, że potrzebowałeś czegoś takiego, właśnie takiego zaakcentowania tego, co robisz. Kibice doceniają takie walki, widzą starania, wiesz, może czasami gdzieś tam ukąsiłem, ale oni wiedzą, że ja zapieprzam. Coraz bardziej pokazuje to i docenili mnie, no cieszę się bardzo z tego powodu, no przecież to robimy dla kibiców, tak? Dla siebie było, wiesz, jakiś czas się robiło to dla siebie, dla jakby swojej satysfakcji i tak dalej. Teraz jak jesteśmy na tym poziomie, zarabiamy z tego pieniążki, no to trzeba przyciągnąć jak najwięcej wiary i niech oni śpiewają, a ja będę dla nich tańczył, tak? Jak to mówią małpki, tak? Znaczy, lwy niech będą w klatce, nie małpki, tylko lwy. Czy odczułeś to, że walczysz? Mówię o rywalu w wyższej kategorii wagowej. Mówiłem właśnie, że nie, w ogóle nie. Naprawdę proporcje, zresztą chyba Woju nawet mówił, że jak na ważeniu stawaliśmy na oficjalnym ważeniu, nie wczesnym, tylko na oficjalnym, no to byłem najcięższym zawodnikiem. Nie, ważyłem najwięcej, 92 kg, więc no, trenerzy nie do końca byli zadowoleni, że zmieniam tą kategorię, ale no, ja już miałem dosyć tego zbijania, ja się nie opierdzielałem. Wiadomo, że w mojej karierze były różne ale od tamtej pory, gdzie zacząłem podchodzić profesjonalnie do swojej jakby pracy, no, nie popełniałem żadnego błędu, żeby tej wagi nie zrobić. Nie robiłem wszystko, żeby ją zrobić, naprawdę cierpiałem. Łzy mi leciały, płakałem, sam siedziałem w domu, no nie płakałem, żeby zaraz nie było, że beksa i tak dalej, tylko po prostu takie kurde, no, takie zdziwienie tego wszystkiemu, że robię wszystko, a nie mogę tego zrobić, nie? I musiałem spróbować tej innej kategorii, spróbowałem, zrobiłem to, więc chcę sobie 2 tygodnie odpocząć, żeby troszeczkę ten organizm jakby doszedł i albo na początku roku, albo jeszcze pod koniec tego stoczyć tą walkę i o pas oczywiście, nie? Takim moim celem jest. To walka o pas? No to biłem się dalej, no wiadomo, no ale no mam 5-1, 3 walki przed czasem wygrywane w ładnym stylu. W każdej walce knockdown jakiś z surdu, z Pierwszakiem, więc no nie wiem, co mam więcej powiedzieć, no. No już nic w takim razie, nie trzeba więcej. 3 walki wygrane w pierwszej rundzie, tak, więc... No co, pięści mówią same za siebie. Dokładnie. Trening mocny, pięści, sztab oczywiście trenerski, Karol Habros, Piotr Bragiński, Tomasz, Stasiak, Michał, Materla, tutaj Remas, Samuel, mój brat, Misiu, przyjaciel, moja kobieta, moje dzieci. Oni też przecież przeżywają to bardzo mocno i... Jedź do nich i świętuj. Tak jest. Dokładnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Paweł Polityło niestety po przegranym pojedynku na gali KSW 74. Co w Twojej opinii poszło nie tak? Bo mimo wszystko to był bardzo wyrównany pojedynek i niejednogłośna decyzja. Bardzo wyrównany pojedynek, niejednogłośna decyzja. No ile tam było? 29, 28, 6 sędziowie i tak dalej, także... No było jak było, nie? Aczkolwiek też uważam, że tam mimo tej krwi w pierwszej rundzie gdzieś tam bardziej... Jeszcze raz obejrzę tą walkę, ale bardziej wydaje mi się, że ja poszedłem drugą rundę. Gdzieś tam mi wpiął ten plecak, czyli miał wpięcie, to dobrze też jakoś tam przetrwałem, bo trochę miałem krwi w jednym oku, więc... No myślałem definitywnie, że tą drugą rundę tylko dadzą dla niego. Ewentualnie gdzieś tam w głowie miałem tylko gdzieś, żeby czasami sędziowie nie dali tej drugiej rundy 10-8. W przypadku tego mógłby być ewentualnie remis. Także uważam, pierwsza runda dla mnie, trzecia runda dla mnie. Definitywnie nawet było to słychać, kibice też to samo odebrali, mimo że był werdykt, ja wskoczyłem na siatkę, słyszałem, widowni też się to podobało, także bardziej mi kibicowali i nieraz już teraz idąc czy do medyka, do lekarza, usłyszałem bardzo dużo opinii, że to jednak moja była pierwsza i trzecia runda. Nie mam sobie nic do zarzucenia, mogłem, co mogłem, no drugą rundę tylko z tego, że jestem troszeczkę niższy, gdzieś tam chyba straciłem tą pozycję, bo chciałem kolanem gdzieś tam i się poślizgnąłem, on wpiął ten plecak, mówię, no tyle, że udało mi się to przetrwać, aczkolwiek też dobrze, że się tak stało, bo dziś miałem strasznie dużo krwi wokół i tak naprawdę w tym moim prawym oku troszeczkę słabiej widziałem, więc pomyślałem, że przetrwam tą drugą rundę i w trzeciej idę po zwycięstwo już definitywnie. jak blisko było do skończenia tego pojedynku przez Martinsa, jak był wpięty za plecami, bo mam wrażenie, że nie byłeś tym zestresowany tą sytuacją i właściwie nie było zbyt blisko. Nie było zbyt blisko, tym bardziej, że mam w klubie zawodnika, który lubi ten plecak wpinać, więc Kieran, który walczy na Bellatorze, ma dużo lepszą kontrolę. Wiem, że tylko żeby to przetrwać, tak jak mówię, dodatkowo no miałem tą krew wokół i chciałem to jakby przetrwać, gdzie w stójce na przykład, jak już się runda zaczynała, to gdzieś mi troszeczkę nie za bardzo miałem te oko wyczyszczone. Także nie przejmowałem się tym wcale, wiedziałem, że nie klepnę, nie podepnę, nie oddam tej walki. No i tak się stało, nie oddałem. Wiesz, Paweł, ja mam wrażenie, że mimo wszystko przegranej walki to i tak jest twój w pewnym stopniu duży sukces, to też widać po twojej twarzy, bo kibice często zarzucali ci, że dajesz nudne walki, wymęczasz swoich przeciwników, a teraz mam wrażenie, że z walki na walkę się rozkręcasz i ta walka pokazała, że jesteś już coraz bardziej dynamiczny i bardziej się otwierasz w tych pojedynkach. No czy tam, nie wiem co mam powiedzieć, bo czy daję nudne pojedynki, to nie wiem, też nie wracaj czasami nagle do pierwszych pojedynków z KSW, które były lata temu, także skupmy się na tym, co jest tu i teraz, tak, czyli robię już od 2 lat czy 3 robię w innym klubie, wszystko się zmienia, robię z innymi zawodnikami, także idę do przodu i po prostu nie muszę korzystać z tych zapasów, skoro mam coraz lepszą stójkę. To jest te zapasy, to jest mój taka ostatnia deska, może nie ratunku też, czy game plan, aczkolwiek tutaj mogłem też gdzieś to zaznaczyć, aczkolwiek zaznaczyłem też to w 3. rundzie, przecież byłem z góry, tak, także definitywnie nie mam sobie nic do zarzucenia. Samo to, że po walce usłyszałem bardzo dużo dobrych komentarzy na mój temat. Widownia też świetnie zareagowała, kiedy wskoczyłem na siatkę. No i tyle. Po takiej wojnie nie sposób nie spytać o urazy. No, twarz jest widoczna tutaj w kadrze, ale czy gdzieś ręce doskwierałem, czy gdzieś tam okopał cię? Słuchajcie, byliśmy tutaj u medyka i leżał koło mnie, to mówi... tam bo ma tłumacza i mi mówi, że myślał, że w 2. rundzie już ma połamaną stopę. Także on myślał, że ma połamaną stopę, gdzieś te stampy, nie wiem czy wiecie, może to efektownie nie wyglądało, ale nie polecam nikomu przyjąć takiego stampa ode mnie. Tutaj co, zaskoczył mnie, może nie tyle co mnie zaskoczył, bo rozciął mi ten łuk, czyli to jest jego prawy, jego cross, prawa ręka, zaś ja byłem gotowy na lewe sierpy, to co robi zazwyczaj, nie kopał dużo na głowę, na moją lewą stronę, no tymi calf kickami sam prawie sobie chyba połamał stopę, bo to mówił lekarza, także czym zaskoczył, nie zaskoczył mnie niczym, byłem gotowy na dużo więcej, aczkolwiek ten cios, jego prawa ręka weszła tam, czy to nie wiem, czy z czego, no bo tutaj miałem trochę duże rozcięcie, aczkolwiek bardziej mi przeszkadzało te oko właśnie w tej 2. rundzie, że miałem taki trochę krwi w tym oku, także tak jak mówię, że ta 2. runda jakaś tam przeleżałem sobie na spokojnie, niepotrzebnie może, aczkolwiek nie chciałem też robić nic nieryzykowanego, bo tak jak mówię, uważałem, że 1. runda dla mnie, no i wiedziałem, że 3. rundę muszę nadgonić i nadgoniłem. Czy ty chciałbyś się mu zrewanżować po tak wyrównanym pojedynku? On jest zbyt sympatyczny, nie chcę go bić już. Nie, bo jest Brazylijczycy, mamy też dużo Brazylijczyków w klubie, także czy gdzieś tam w tej Irlandii dużo jest, także to są, no, bardziej tu, no, jestem, no, tak jak mówię, sympatyczny chłop i tyle, nie? Szanuję go jako zawodnika, bo też tam pokazał trochę się z dobrej strony, aczkolwiek na tej 1. rundzie, jak już widziałem, że coś jest i widzę, jak walczy, widzę, że przeciwnik czuje oddech, widzę wszystko, nie? Jestem, wiem, że to jest już moje, nie? I to widziałem w 1. rundzie już, od początku rundy, aczkolwiek, no tak jak mówię, w tej 2. rundzie troszeczkę tam straciłem tą pozycję, ale to przetrwałem, nie było tam żadnego zagrożenia, wiedziałem, że sobie muszę tylko może nie przeleżeć, ale być kontrolnym, żeby dziś nie podpiął tego czołka i tyle. No. Co teraz? Co teraz? W sensie... O proszę. Ty wariacie, ty. Zostaję jeszcze w Polsce chwilę, w poniedziałek wracam do Irlandii. Muszę poczekać chwilę, co z tymi łukami, no dalej co, będziemy myśleć, bo nie wiem czy wiecie, też miałem problemy z tym trochę zbijaniem wagi, więc też trzeba podjąć jakieś dalsze decyzje, aczkolwiek zbliża się zima, więc muszę albo coś zrobić z tą moją dietą, aczkolwiek teraz też nie zbiłem tej wagi, bo, że tak powiem, orzeł był mądrzejszy od dietetyka i uważam, że teraz nie potrzebuję dietetyka już, bo jestem niby doświadczony, aczkolwiek jest potrzebny ten dietetyk, co samo pokazało to, że nie zrobiłem wagi. Jest też druga opcja, może pomyślimy na ten okres zimowy nad budowaniem jakiejś siły masy mięśniowej, może gdzieś te 6-6, aczkolwiek byłbym za tym, żeby zrobić w końcu, znaczy mieć tego dietetyka, trzymać się stricte tej diety, bo no nie ukrywam, lubię gdzieś tam sobie podjadać. I co? No i tyle, zobaczymy, tutaj będziemy jeszcze z trenerem, usiądziemy, pogadamy z jednym, z Johnem, jak wróci z UFC i pomyślimy, jaka będzie decyzja, bo tak jak mówię, mamy już wrzesień, zaraz będzie zima i trzeba będzie podjąć kroki, podjąć decyzję, czy budujemy siłę, masę, idziemy na 6-6, czy ogarniamy konkretnego dietetyka. Nie mówię, że wcześniej nie miałem konkretnego, bo miałem jednego z lepszych w Polsce. No. Ale teraz, tak jak mówię, no, z tą dietą chciałem być mądrzejszy od dietetyka i sam się prowadziłem. Także jak widać, trzeba mieć dietetyka. Jaki treatment przewidujesz teraz jako swój dietetyk? Jaki treatment teraz? Nie, ja już miałem cheat meal od wczoraj. Nie mam tak. Zawsze mam takie napady mam gdzieś tam, wiesz, jak gdzieś w Irlandii jestem, to gdzieś tu jedna restauracyjka, tu coś. Aczkolwiek w domu mam bardzo też dobre jedzenie, mimo wszystko gdzieś tam lubię podjeść. No dobrze, Paweł, to my Ci bardzo dziękujemy za wywiad i życzymy dalszych sukcesów. Ja dziękuję również, dziękuję wszystkim ludziom, którzy się jakoś przyczyniali do mojego sukcesu, którzy gdzieś tam mnie wspierali, którzy gdzieś tam są ze mną od zawsze, którzy... Moim sponsorom też dziękuję, bliskim, którzy gdzieś mnie wspierają. No i co, tak jak mówię, na pewno... się nie poddaje i lecimy dalej z tematem. Cezary Kęsik po walce z Tomaszem Romanowskim. Szybka to była walka. No, szybka walka, nie poszła po mojej myśli. W sumie plan realizowałem do czasu, chyba do pierwszego trafienia. Później zamiast uspokoić walkę i nie iść cały czas za Tomkiem, jak mnie wciągał, to poszedłem chyba na wymianę i dostałem w łeb. Zaskoczyły Cię swoją postawą tym, że po tej zmianie w sumie kategorii wagowej tak, a nie inaczej zaczął ten pojedynek? Troszkę mnie zaskoczył tym, że jak był gong, to zaczął się cofać, nie? No to sobie szedłem za nim. No i chyba się wciągnąłem w jego grę, bo później jak on zaczął presję wywierać, to powinienem odpuścić, rozciągnąć, kurczę, i dalej mu tą nogę okopywać, taki był plan, żeby wykluczyć mu tą nogę, żeby ograniczyć te szybkie wejścia, no i nie zrobiłem tego, nie? Chyba nie można powiedzieć, że zapewnie się czułeś, to nie było to, co zadecydowało tutaj o tym, że gdzieś tam dałeś się wciągnąć w jego grę. Czułem się bardzo dobrze, waga poszła idealnie. W ogóle całe przygotowania poszły dobrze, bo bez żadnych kontuzji. Ładowanie poszło dobrze, rozruch był spoko, nastawienie było też bardzo dobre jak nigdy. Zawsze przed każdą walką byłem taki śpiący, ziewałem, dopiero w klatce się budziłem, a tutaj byłem cały czas taki bardzo zmotywowany, żeby pokazać Tomiemu, że jednak to jest 8-4, no a widać, on się dobrze odnalazł w tej kategorii. Czy to wszystko, co wydarzyło się przed walką, jakieś tam te wasze słowne przepychanki, te trochę niby żarciki, te jakieś tam uszczypliwości, to też wpłynęło jakoś na twoją postawę na tą postawę już w samej klatce? Nie, no wiesz jak to jest, kurde, przed walką trzeba trochę podkręcić publiczność, żeby był ten smaczek, żeby ludzie czekali. Widzę, że się ludziom podobało, bo dużo osób mi pisało, że spoko to wyszło. Ale ja do Tomka nic nie mam, on do mnie też nic nie mam, przecież ja byłem u nich, kurczę, tam na obozie kilka razy. Akurat Tomka wtedy nie było, ale znam ich, jego trenerów i chłopaków, więc mówię, złej krwi nie było, a to, że podkręciliśmy troszkę przed walką, no to trzeba było. Rozczarowanie, może złość, trochę wkurzenie, co tak dominuje teraz przede wszystkim, jeśli chodzi, jak myślisz o tym, co się wydarzyło? Może troszkę rozczarowanie i na pewno złość, bo plan był wykonywany dobrze. Myślę, że w drugiej rundzie ta noga już by mu odmawiała posłuszeństwa. No ale mówię, no on mnie wciągał, zamiast ja odpuścić, to wciągnąłem się w jego grę, nie? W takim razie co, troszeczkę też chyba pewnie jakoś tam przyjdzie czas, żeby gdzieś to wszystko sobie obejrzeć, na spokojnie przeanalizować. Jakie pomysły chciałbyś jeszcze w tym roku? Może tutaj wrócić i pokazać się znowu, czy da się trochę odpocząć, nabrać dystansu? No właśnie nie wiem, no muszę obejrzeć walkę na spokojnie. Jestem cały i zdrowy, troszkę mam tu oko wiesz, spuchnięte, ale nie mam żadnych pęknięć, ani nogi mnie nie bolą, ręce mnie nie bolą. Tak jak po każdej walce zazwyczaj byłem rozbita, a to jakiś oczodół jakoś delikatnie pęknięta, a to nos. No zobaczymy, jaki pomysł będą mieli na mnie teraz włodarze i no mówię, no będę chciał się odbić. W szatni mocno tam gdzieś po tej walce dostałeś okrzan, czy raczej nikt specjalnie na razie nie chciał podgrzewać atmosfery jeszcze? Nie dostałem okrzanu, ale no wiemy co nie zagrało, co źle zrobiłem, plan był wykonywany dobrze. No po prostu wszedłem w jego grę i no i Tomek wygrał, gratulacje dla niego. Jak mocne w twoim odczuciu były ciosy Tomka Romanowskiego? No jak widać mocne, jak upadłem, to w głowie się zakręciło. Dokładnie to mówię, myślałem, że w tym parterze mnie nie trafił, ale muszę to obejrzeć, nie? Bo tam coś do sędziego mówiłem, czemu za szybko przerwał, nie? Bo chciałem coś tam kontynuować, ale to z tego co ja pamiętam, a jak było, to muszę obejrzeć. A jak traktujesz jego słowa uznania po walce i to, jak powiedział, że będzie chciał się bić teraz o pas? A to już zależy od włodarzy, ja do tego nic nie mam, jak włodarze zadecydują, że zasłużył na walkę o pas. Chociaż ja byłem 5. w rankingu, to nie wiem, czy dostanie tą walkę, nie? To chyba będziemy kończyć, jak my się patrzymy sobie, bo jeszcze Damian Janikowski przed momentem troszeczkę gdzieś oddech łapał, więc sobie oglądajmy tę walkę. No i czekam na twój powrót, niech tam rzeczywiście te wszystkie dobre jakieś strony zostaną wyciągnięte i niech się ten powrót uda. Tak jest. No, będę chciał wrócić i na pewno będę chciał pokazać się z lepszej strony. No i muszę wygrać kolejną. Ale czołg najechał na minę, co? Najechał. Dziękujemy ci bardzo. Dziękuję bardzo. Michał Kita po rewanżowej walce z Darko Stosiciem. No niestety w tej walce też nie udało się udowodnić wyższości nad rywalem. Znów przegrał. Pokazał, że jak to powiedział, że to nie był lucky punch. No, gdzieś tam widzisz, jestem mistrzem w przegrywaniu zwycięskich walk i w takim stylu, nie? No właśnie, co bardziej, złość, rozczarowanie po takim pojedynku? Ciężko powiedzieć. Ja tak powiedziałem, ja naprawdę się cieszę, że nie mówię prawie 43 lat. Ja dalej rywalizuję na wysokim poziomie, tak? I znowu do pewnego momentu prowadziłem totalnie walkę i nie no, spokojnie, trzeba to... To co myślisz właśnie? Przetrawić i... No już koniec jest bardzo blisko. Tak myślisz, że to już koniec się zbliża? No to, wiesz, ja tego nie ukrywałem. Ja tego też nigdy nie będę hipokrytą i walczę dla pieniędzy. Jeżeli nie będę miał odpowiednich pieniędzy, a przygrywając mogę nie dostać takiej oferty, no nie będę walczył. Słuchaj, tylko tak się zastanawiam, bo ty też trochę jesteś jeszcze z tym zawodnikiem z tego bardzo takiego dawnego jeszcze sznytu. Czy nie uważasz, że troszeczkę czasami może gdzieś jakiegoś trenera by się przydało, troszkę jakichś jeszcze ludzi, którzy by cię wspomogli? No, trener to musi być autorytetem. Wszyscy nawet, którzy autorytety są w tym kraju, to są moi koledzy. I nigdy nie będzie takim autorytetem dla mnie. Z drugiej strony zobaczcie, no 30-letni facet jest gdzieś tam na topie, 7 minut przegrywa walki, odpala te bomby i no, moją niekorzyść, tak? No, mówiłem, mam nadzieję, że w końcu też ludzie cieszą się i pozdrawiam wszystkich kibiców, jak schodziłem. Zaczęli doceniać, że ktoś wychodzi i zostawia serce. To na koniec jeszcze cię zapytam w takim razie, powiedz, mówi, że musisz przemyśleć pewne rzeczy. Jeszcze rozumiem, że będzie szansa zobaczyć cię w KSW. Nie ma pewnie. Szczerze nie wiem. Wiesz, ja od 2 lat podchodzę że do tych walk, że każda z nich może być moją ostatnią. Nie, ale chyba tego nie mówię tak, nie mówię nie. Wiesz, już na pewno od strony takiej sportowej już nie będę w stanie zawalczyć, żeby podejść o pas, tak? Ale kilka walk, jakby były jakieś fajne oferty, bym mógł stoczyć jeszcze, nie? Ale tak jak powiedziałem, ja nic nie muszę. Ja chcę. To dziękujemy i zobaczymy, co będzie. Dziękujemy ci bardzo. Dzięki. W takim razie. Ja mam nadzieję, że cię zobaczymy jeszcze. Gala KSW 74 z nami Damian Janikowski po walce z Tomem Breesem. Huczy w mediach, huczało w klatce. Damian, chciałbym, żebyś zobaczył tę sytuację jeszcze raz i opowiedział, jak to wyglądało z twojej perspektywy. Przez ciebie, Maciej! No zobacz, podnosi sędzia do góry, łapie klamrę, pokazuje kciuka do góry, on mi przerywa walkę. To nie, słuchajcie, to nie było klepnięcie, tylko to było złapanie klamry. Złapałem uchwyt, złapałem uchwyt do góry. Jakie klepnięcie? Nie ma żadnego klepnięcia. Pyk, złapanie uchwytu. Nie jest klepnięcie. Tak. Słuchajcie, tym bardziej, że ani nie miał zapiętego mocnego uchwytu, tym bardziej, że miał nogi z boku. Ja sobie czekałem na moment, w którym stał do walki. Jestem zniesmaczony tym werdyktem. I ja, słuchajcie, ja mogę przegrać walkę. Mógłbym leżeć, nie wiem, klepać bym nie klepał. Wolałbym odpłynąć. Naprawdę. Wolałbym przegrać przez knockout, nie wiadomo jak. Ale nie w taki sposób. Powiem Ci tak, zdania są podzielone, bo nawet czytam opinie ludzi ze środowiska. Juras też wydawało mu się, że to klepnięcie było. Wiele osób też jest podobnego zdania. No okay. Wydaje się, że może to... No ja po prostu powiedziałem, jak ja to widziałem, jak ja łapałem uchwyt, tym bardziej, że ja w ogóle byłem w szoku, że on podnosi mi rękę. Przecież on się patrzył na mnie, mówię mu, wszystko jest okej, ja mu to powiedziałem nawet. Po czym łapie uchwyt, pokazuje kciuk do góry. I w tym momencie, w którym pokazałem kciuk do góry, że wszystko jest okej, on mi przerywa walkę. Tak, dodam ja mogłem przegrać inaczej, ja mogłem odpłynąć, ja bym nie klepał, nie ma takiej opcji, wolałbym odpłynąć, wolałbym przegrać przez knockout, wolałbym przegrać przez decyzję, ale nie w taki sposób. No dodam też, że... Już nic nie zrobię, bo to mogliśmy się bić dalej, tak? Ale sędzia sam nagle przegrał, no to przecież nie wznowi dalej walki, no bo nie można tak robić. Życzę sobie tylko, żeby nigdy w życiu więcej mi nie sędziował walki. Potem ja tak się zastanawiam, czy rzeczywiście jak zobaczysz tę walkę, bo to nie jest kwestia tego... Ale oglądałem przed chwilą dwa razy, ja widzę, ja znam swoje ciało, słuchajcie. Takim sposobem zapinania tej klamy. Wydaje mi się, że jakbym zrobił tak i dopiero szukał uchwytu, to by był problem. Jeżeli ja zarzuciłem rękę na górę, i szukając dalej ręki zrobiłem tak i połączyłem uchwyt, to nie jest klepnięcie. Jakie to sklepnięcie? Tym bardziej, że słuchajcie, gdybym klepnął walkę, gdybym ją przegrał, to bym to powiedział, bo ja umiem przegrywać walki. Klepnąłem, odcięło mnie, przegrałem walkę, nie chcę się dalej bić. Ale nie ma takiej czegoś, tego czegoś nie było. Tutaj nie zobaczył czegoś. No nie widział, był z góry, no to co ma wiedzieć. Bardzo dobrze się zachowuje, on wie dobrze, że byłem w stanie się bić dalej, tym bardziej, że jak stawialiśmy do góry, ja cały czas mówiłem, o co chodzi, dlaczego? Dlaczego on to zrobił? Byśmy się bili dalej, no i tyle, no, i co dalej powiedzieć, no. Jednym mówisz tak, ja powiedziałem to, co ja zrobiłem, jak ja się biłem, to, co czułem i jak bym zrobił. No nie zmienia to faktu, że ja też przytoczę tę opinię, że zdaniem wielu ta sytuacja jest dziwna. Potoczyło się tak, jak to potoczyło, a do momentu tej sytuacji, czy byłeś zadowolony z siebie? Bo ja powiem Ci tak, zauważyłem jedną rzecz już w połowie pierwszej rundy. Łydka, prawa łydka Toma Breese'a była kompletnie rozbita. I to był sposób na wygranie też tej walki, bo... Widzę, że już nie może chodzić, cały czas chodzi z lodem, jest tam mocna noga rozwalona i cały czas był na to plan i cały czas do końca trzeciej rundy, do końca swojej walki kopałbym tą łydkę i próbował go rozbijać i czekałbym na to, aż by po prostu upadał, tak jak raz czy dwa razy pośliznął się, dostał strzała, przyklęknął i byśmy dalej tę walkę tak toczyli. Pamiętam pojedynek z Andrasem Gustafsonem. Powoli to się robi twoja taka technika firmowa, to okopywanie łydki. Szybko, dobrze, mocno kopię, mam twarde stopy, mam twarde nogi i muszę tak też walki podtoczyć i rozbijać zawodników. A jak oceniasz postawę Toma Breese'a? Bo myślę, że no jest tutaj naprawdę trzeba przyklasnąć po tym, jak zachował się w klatce od razu. Chce rozwiązać po prostu tę sytuację w sposób sportowy. Nie, jako sportowiec, jako człowiek to jest zarąbisty gość, zresztą to było dużo wcześniej widać, gdzie normalnie się witał, normalnie chciał rozmawiać, normalnie patrzył na mnie. W resztę nie wnikałem, no bo przecież nie będę się z nim kolegował, ani to nie jest mój kumpel. Bardzo fajnie, że chciałby wziąć ze mną rewanż, ja generalnie też bym chciał ten wziąć rewanż, bo chciałbym tę walkę rozstrzygnąć. W prawo albo w lewo, a nie w taki sposób. Będziesz jakoś oprotestowywał ten werdykt? Zamierzasz coś z kimem zrobić jeszcze? Jeżeli jest taka możliwość, to zrobię to, ale co mi to da? Tylko wbije mi w licznik no kontest, tak? Czy tam, nie wiem, jakiś, nie wiem, czy da radę zmienić. Zapytam się zaraz swojego teamu, czy można coś takiego robić. No mówię, walka już jest przegrana, to co ja mogę zrobić? Już nic nie zrobię, nie? A jak się czułeś generalnie w tym pojedynku? Czy gdzieś tam któryś z ciosów doszedł do głowy, zawirował siadło? Wydawało mi się, że ruszył z szarżą w końcówce pierwszej rundy Tom Breese. Nie, jeden cios chyba w drugiej rundzie na początku, jego tylna lewa ręka dotknęła mnie, poczułem, że to jest mocny cios, ale spokojnie sobie ustabilizowałem i w pierwszej rundzie jedno kopnięcie tutaj pod żebro poczułem, on to zauważył, ale oczywiście zachowałem zimną krew i biłem się dalej. A tak gdybyśmy się bili, no kto by pewnie trafił mocniej, albo ja gdzieś tam tą nogę bym rozbijał, albo trafiłbym go jakimś po prostu ciosem, albo mnie i w ten sposób pewnie by się walka dalej toczyła i zakończyła, nie? Jeśli mowa jeszcze o tej końcówce, o tej ostatniej sekwencji w tym pojedynku, czy nie masz do siebie trochę pretensji, bo twój narożnik chwilę wcześniej krzyknął: odpuść, nie obalaj go. Nie, bo to zależało od sytuacji, czy miałem dwie ręce od spodu, albo też którą nogę miałem, więc trenowaliśmy, że na jego lewą nogę, jak mam głowę po prawej stronie, spokojnie go sprowadzać. Oczywiście my wiedzieliśmy o tym, że on będzie szedł po gilotynę, ale nogi miał na zewnątrz, także nie obawiałem się, byłem spokojny, rękoma kontrolowałem, żeby nie wpiął się nogami, bo gdyby się wpiął nogami, to mógłbym mieć duży problem. A tak to sobie spokojnie przekręciłem się na plecy, leżałem sobie na boku, kontrolowałem nogami, rękoma, on po prostu trzymał uchwyt i nie czułem się zagrożony. To był moment, w którym czekałem, aż puścił uchwyt, bo niepotrzebnie by się męczył, wstałbym pewnie jakoś do góry, albo byśmy dalej toczyli walkę w parterze. To co, czekamy na rewanż, tak? Daj Boże, w grudniu jestem gotowy, możemy się bić. Dziękuję bardzo. Dzięki. Karol Mikielski, InTheCage.pl, a ze mną Tom Breese po zwycięstwie nad Damianem Janikowskim. Hello Tom and congratulations. Tough fight, very tough fight. After first round, Damian Janikowski looks a bit tired. What do you expect from Damian Janikowski, and how's your shin? Because I see you have something like bandage on your leg. Yeah, my shin's fine. It's just a bit of bruising. You know, I should have. The ice fell off the other shin from my, but it's just normal, you know. You just get bruising when you go shin to shin. Yeah, it was a good fight. I felt like I was on top. I was working his body well, slowing him down. I was in really deep on his neck at the end. You know, it was a strange one because if you see the video, he did tap my back, didn't he? He was tapping my back. So I don't saw this situation. That's why I wanted to ask you. What did you feel? I did feel taps on my back, and then when I watched the footage back, he's on my back. I was really deep on the guillotine. He rolled out. Yeah, he did good defense. I kept the pressure because I was looking to go mount with it or switch the DAS. And the ref grabbed his wrist, and then he tapped, and then he did two taps. So it was a strange one because you must think maybe if there was some fatigue, maybe the guillotine was on, but I don't know. Only Damian knows. But at the end of the day. Good experience, first fight for KSW, and I'll fight Damian again. I think the Polish people was trying to prove the fight was something like the problem was with the referee, not with you. Yeah, so yeah. I think you don't feel the something like bad atmosphere to you. I hope. No, not at all, not at all. I understand that Damian has a big following, and exactly. You know that. They don't like to see controversy like that, so you know. So you are ready to give him the rematch? 100%. Like for me, I'm just focused on becoming a better version of myself. Like I don't do it for the clout and stuff. You know, I just want to, you know, to fight Damian again. He's more good experience for me, so. You know. Before the fight, what the game plan was? You know, I mean, because everybody thought you will try to submit him, yeah, because he is very dynamic, yeah, he had good boxing, but you, I think, controlled the fight. Yeah, I believe I'm the most well-rounded fighter out there, you know. I specialize in everything. Boxing, Muay Thai, I competed in Muay Thai, I competed in wrestling, I was a British junior wrestling champion, I have over 200 jiu-jitsu. You have the Polish wrestle coach, I heard. Yes, my wrestling coach Marcin, he taught me very well, you know, and he, you know, without him I wouldn't, you know, be at this level, so I have a lot of appreciation for Marcin. Okay, if KSW don't give you the Damian Janikowski, who next? Whoever, you know, like I said, I'm here to be champion, and I'm just going to keep pushing myself to be the best I can be, and like I say, achieve as much as I can. You enjoy the Poland and the KSW? It's a brilliant show. Like I say, I fought Bama, Cage Warriors, UFC. This is up there. This is an amazing show. I'm very, very honoured to fight on KSW. You have any, for example, time to speak with Phil De Fries? Because I saw you was not with the same room with Phil De Fries, or on training zone, I mean. Yeah, so I've like. Because Damian is our hometown favourite, I was in the blue corner, so I walked first. Yeah, exactly. And Phil is champion, yeah, so yeah. Tom, thank you very much. Congratulations once again. I hope we will see you soon. 100%. Good luck. Yeah, respect, man. Thank you. Freeze after 8 victory in KSW, 7 finish. Before the media day, I spoke with you and I told you about the Tomasz Narkon. He said you need to, you can only something like hold the wall. You know, you will not win. Before the regular time. So what can you say to Tomasz Narkon right now? Hey Thomas, stop trying to get my ass out, okay? That's my property. You leave it alone, okay? So no one cares what you're saying. Oh. Hey! Okay, so I would like to talk about the fight. The fight was very quick. do you expect you will submit him so fast? Because you said you can deal with all of us. He will first shoot, try to take you down, but you was faster. Yeah, sometimes I don't tell the truth, you know. Sometimes I tell a lie. But I wanted to stop, but I got a hold of him, and I thought, I had his back, I had him down, you know. But if you grapple with me, you swim with the sharks, you know. If you swim with the sharks, you get eaten. And that's how it goes, you know. Phil, I would like to ask about your weight, because some of the people told me you cutting weight to this this much. So can you tell us how many kilograms you cut to this weight? I had to cut 7 kilograms, but I'm only back to 125 now. So I think I was 18 kilograms heavier than him, you know. So that's always an advantage. Yesterday when I spoke with Tom Aspinall, he said easy job. Did you expect it will be easy jobs like today? I thought he's a great fighter, but his style's wrong for me. In grappling, he digs himself in, and that's where I want him. He's playing into my game. So one of us would get beaten quickly, and it was me. And it's also very tiring the way he fights. So I thought I was going to get the finish early, you know. But I'm happy, you know. I'm happy. Who in KSW give you the toughest fight, you know? Because we see a lot of fighters now behind you. So now who can beat Phil De Fries? I think you will say nobody, but maybe someone can give you the toughest fight in the KSW history of the heavyweight. Well, there is one man I've heard, a strong man, whose name is Mariusz Pudzianowski, and I think he's the one I want. That's what the fans want, and that's what everyone wants. You know, what do you want? I think so. Well, there we go. There we go. I think so. I think so. But when you want to fight with Mariusz Pudzianowski, because some of the people saying he will fight in December, I think. So you want to fight with him in the next year? Doesn't matter. No, I want to keep busy. In my contract, I need another fight by the end of the year. So we'll do Stozic again. We'll do anyone, you know. So we'll see, eh? Okay, many people talk about the fight Mamed Khalidov versus Mariusz Pudzianowski. What do you think about it? I mean, I want to fight Mariusz, but that is a great fight, and I would come and watch that, and I would enjoy that fight. And it's a toss-up, you know. I would slightly favour Mamed, but after what Pudzian did to Materli, you never know. But I think I would slightly favour Mamed. When you start your history in KSW, did you thought that the Polish people will love you? Because when Wally something like screaming your name and that you are the champ, everybody, you know, shake the hands and congratulations you, and they was proud they have a champion like you. Oh, it's great, and you know what? I love this city, you know. I'm from a small city myself. I like talking to people, I like friendly people, and I love it here, you know. So let's come back here, you know. Okay, who is the person who gives you the most important thing to your head? I mean, who gives you the something like the determination, motivation of this fight and the beating everybody in KSW? Well, it's my children, you know. I need, I do everything for them, you know. It's I do enjoy it as much as I can, but for fighting people, you've got to be crazy to fight people. I think, why am I doing this, you know? And I'm doing it for the kids, you know. My other motivations are the guy in the gyms. I've got Fisher, my coach, who Fisher started. I was a depressed, obese alcoholic. Fisher decided to help me, train me for nothing, you know. Took me in when I was nothing, you know. I've got Nick Parkin. I've got Tom Aspinall there. I've got Big Charles, who's drinking beers tonight. I dedicate this victory to Charles. So there we go. They are shy a bit. Yeah, he doesn't drink beers. He said if I dedicate the victory to him, he'd have to drink, you know. So okay, congratulations, Phil. We hope you will come back soon. And what can I say? How many beers today? As many as I can get in, you know. Why haven't you brought me a beer? No. What the hell? I'm drinking beer. What the hell? I'm drinking beer. Sorry. Why haven't you bring me a beer? Yeah, okay. maybe after the interview. Thank you very much. Congratulations. One question from me, because for me it's new information. Is it true that you made some trainings in the past with Jan Vojvodic, maybe in Brazil? Yeah. No, years and years ago, Jan came to Alliance, you know, and we had a good roll-up, you know. He's a nice guy, you know. This is, this is over 10 years ago, maybe, you know. But yeah, he's a great guy. I know Domota, she's a lovely lady, you know. So they're good people, you know. Yeah, yesterday he gave for one of the media's interview, and he said good luck for you because he trained with you. Yeah. So yeah, he crossed the fingers. I keep wanting to come here and train with him, you know. Maybe next fight I'll come here, you know, and see what goes on. We will give him information about it. Thank you very much. Thank you, Jad. Thank you. I remember you, cool guy. Thank you. Okay, thank you very much. Cheers, guys. Thank you so much. Thank you.